Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, no, nie myślałem, że do tego dojdzie, ale jestem zmuszony wyłączyć mój magazyn energii. Mamy teraz, no już praktycznie grudzień dochodzi, 30 listopada i zaraz wam powiem, o co chodzi. Temat taki, bateria z auta elektrycznego Mitsubishi i-MiEV. Nominalna pojemność 16 kWh, najwięcej udało się z niej wyciągnąć 10 jak na razie. Jest podejrzenie uszkodzenia jednego lub dwóch ogniw. I to jest właśnie przyczyna tego, dlaczego tak naprawdę muszę wyłączyć baterię. Zobaczcie, tutaj mamy taki BMS i dodatkowe takie zarządzanie całą tą baterią. One nam tutaj pilnuje najwyższej i najniższej temperatury. Pokazuje jakaś średnia każdego ogniwa. To jest najwyższa jakiegoś ogniwa i najniższa jakiegoś ogniwa. Tutaj w baterii jest 88 ogniw. I tutaj to jest połączone szyną CAN. Tam jest cała płytka do tego. To sobie pilnuje bardzo fajnie. Bardzo fajny sprzęcik. Polecam. To sobie pilnuje tej baterii. I pilnuje też woltaże ogniw. Jak widzicie, minimalne, maksymalne, jakie może być na ogniwo. Niebezpieczne. Ja sobie to napisałem, bo już wszystkiego nie spamiętam. Słuchajcie i zobaczcie, co się dzieje. Jakby trzymało 3,70, to najwyższe ogniwo, bo bateria, powiem wam, z tydzień jest nieładowana. Ona po prostu tak stoi, naładowana na 50% i było jakieś 3,85 V. I tak pomału, najwyższe, najlepsze ogniwo dalej trzyma, 3,70, a najgorsze, ja już doładowywałem tą baterię raz, 10 minut. Wczoraj na 3,40, no prawie 3,50 V było doładowane. Dzisiaj też troszeczkę ze słonka dobiło i dalej niestety ogniwo leci przez to, że jest niska temperatura, 13 stopni ma ogniwo, no bo tu jest 13 stopni wewnątrz, pomieszczenie niczym nie jest ogrzewane, ale i tak fajnie trzyma temperatura, jak na zewnątrz nawet do minus 10 dochodzi, to tutaj fajnie trzyma nam temperaturę. No też ten palownik, on nie dogrzewa, ale miesza powietrze, także jakaś też ta temperatura mniej więcej jest, bo to jest falownik od magazynu niskonapięciowego i tutaj te baterie nie mają problemu z rozładowaniem, bo falownik doładowuje te baterie, więc tak ustawione. A tutaj też można było Sofara ustawić cyklicznie, żeby doładowywał, ale powiem wam, no dla mnie lepsze było, że on odpina tą baterię i ona sobie stoi, czeka na jakimś tam poziomie, prawda? Tylko że tutaj jest właśnie problem z ogniwem i to ogniwo rozładowuje tą baterię. Samo ogniwo się rozlatuje i widzicie, jaka jest różnica, jaki jest rozstęp między ogniwami. To powinno być tak maksymalnie 20 mV przy takiej, no do połowy rozładowanej baterii. Tu jest 330, a już było nawet 400 mV. Woltaż baterii też przez to po prostu cierpi, także jedynym wyjściem, słuchajcie, jest odpiąć baterię. Ale ja jej nie mogę w takim stanie odłączyć, bo już ogniwo jest padnięte. Muszę ją, słuchajcie, muszę ją podładować. Niestety, z fotowoltaiki, chociaż odśnieżyłem trackery jednego i drugiego, nie ma słońca i kolejne prognozy pokazują tylko śnieg, mróz i nic więcej. Także produkcji nie będzie dzisiaj, tak. Mówię, jak są ośnieżone, to coś tam leci, zobaczcie, leci z jednej, z piątki leci 700 W, a z 385 640 W, także to jest śmiech na sali normalnie, nie ma nawet o czym gadać. I trzeba poratować naszą baterię, która jest godzina, jest 9:27, także już wam mówię, po co mi ten czas potrzebny, jest 9:27, może się wyrobię, musimy wejść. No to jest po angielsku wszystko, bo ja z Hubertem współpracę robię, także muszę mieć po angielsku. Wchodzimy tutaj w czwarty. Dla was mówię czwarty. Timing mode. I teraz tak, dajemy tutaj. I dajemy enable charging. Czyli ładujemy baterię. I dziewiąta, która tam miała być? Z 9:35 damy na dziewiątą. Dziewiąta. O, nawet 33 jest.
Do godziny. Joj, wróć. Do 10. No, bo się nie chce włączyć. Do 10.03. Wystarczy, bo tutaj będzie ładowane mocą 4 kW, także 30 minut wystarczy, żeby ją właśnie podratować. Rozładowanie nas nie interesuje. 0 W standardowo mam ustawione. Wychodzimy. Potwierdź sukces. I ile tam było nastawione? Już zapomniałem. I o tej godzinie zacznie się bateria ładować z sieci, bo nie ma opcji po prostu naładować jej ze słońca. Także czekam, aż się bateria naładuje. No i ruszyło. Leci 3,99. Baterie, słuchajcie, bardzo ładnie. 12,7. I lecimy, ładujemy pół godzinki baterię. Się wydaje, że powinno wystarczyć. Co nam e-wesik pokazuje? A e-wesik nam pokazuje, że wchodzi nam tutaj też 12, 13. No to tak sobie skacze. Od razu ogniwo ruszyło, 3,48. Także niech się, słuchajcie, dzieje. No mówię, trzeba ją tak podładować mniej więcej, bo zapas jak będzie właśnie słonko, to baterię ile tu uruchomić? Ja wam pokażę, jak się tutaj też baterię wyłącza. Później taka sama procedura, żeby ją uruchomić, to tylko dwa razy kliknąć, klik, klik tu, klik, klik tam i tyle, i cała historia, a jak widzę w pogodzie, że tydzień ma być bez słońca, to nie ma sensu, bo tak naprawdę bateria zużywa prąd też niskonapięciowego magazynu energii, bo ona tutaj ma. To jest cały schemat dla tych, co by jeszcze go nie znali. Słuchajcie, ta bateria musi, bo to jest samochodowa bateria, musi być podtrzymywane jej styczniki. Tutaj ma styczniki, prawda? Tutaj ma styczniki, tu jest właśnie nasz e-wesik i do tego jest właśnie zasilacz buforowy. O, to jest tutaj tam w środku. I dodatkowo, jak brakuje jakiegokolwiek prądu, jeszcze żeby te styczniki kwasiaczek tutaj trzymał, bo do pracy zasilacza buforowego. Tutaj cały czas są te styczniki zapięte 24 na dobę, tam 1 A czy 1,5 tam ampera ciągnie z tych 12 V, ale to cały czas też ciągnie prąd, także nie ma sensu, żeby te styczniki były zapięte, bo bateria zużywa prąda, nie oddaje, a jeszcze trzeba ją doładowywać, że tak powiem. Także mi się wydaje, że lepiej ją wziąć, wyłączyć i niech sobie przezimuje, bo i tak nie ma z czego je ładować. No to po co tutaj na siłę cokolwiek robić? A niskonapięciowy, no mówię, moment, bo się muszę przy... A niskonapięciowy, mówię, żyje troszeczkę innym życiem i też zabrałem mu obciążenie już nawet pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej. Także to, co z fotowoltaiki jest naładowane, to z niego idzie tylko i wyłącznie, słuchajcie, na oświetlenie, z niego idzie nic więcej. On jest doładowywany tutaj z paneli 2,4 kW, 800 W. Jeszcze dojdzie może panel. Tu mam Victrona i chcę zrobić taki eksperymencik, że postawię tam na polu panel bifacjalny w pionie w kierunku południowym. I tak będzie stał sobie grudzień, styczeń. No, teraz myślę gdzieś to zrobić, ale ja myślę, a nie wiem kiedy mi to zejdzie, bo różne inne tematy wychodzą. Niech sobie produkuje, to będzie fajny test będzie właśnie, bo się dużo ludzi pyta, jak na ten okres przejściowy, jak to postawić, to takiego postawimy, niech sobie tam stoi, niech sobie działa. A Victron fajnie rysuje całą historię, kilowatogodzinę, wszystko, także będzie wszystko w aplikacji, można będzie sobie to podglądać. I dlatego niskonapięciowy sobie tutaj na spokojnie lata, tylko i wyłącznie na oświetleniu, jak trzeba to on się tam doładuje przez chwileczkę. I tutaj chodzi. Tylko mówię, tu jest sprawność 95% jakieś, a tutaj ogniwo jest. Tylko i wyłącznie wyłączam baterię przez to, że jest ogniwo uszkodzone i nie chcę jej zepsuć jeszcze bardziej. Także leci sobie bateryjkę. Bardzo ładnie, o już 3,62, 3,80 V, super. Niech się podnosi elegancko, pół godzinki wystarczy i rozpinamy i będzie sobie czekać. No i tak też będę obserwował, czy nawet na postoju
to ogniwo się nie zdegraduje, bo jednak temperatura też swoje robi. No nic, obserwacja, obserwacja. No i czas zleciał. Z fotowoltaiki coś tam się dzieje. Jest 70%, ale bardziej mnie interesuje, że jest 338 V. Nominał tutaj jest ustawiony teraz, że to jest 326 V, maksymalnie zładowana do 367 V, oczywiście prądu stałego. Także 388 V, jakieś 3,8 będzie na ogniwo. Zobaczmy. A dużo się nie pomyliłem. 381, 385, teraz najsłabsze ma 380. Najmocniejsze 385 ma ogniwo i trzeba by wyłączyć baterię. Można zrobić tak, disable, wyłącz i już, ale nie, bo trzeba najpierw, tak też można na ostro, nie? Tego nie polecamy. Ja zawsze po skończonym, bo czasem trzeba było podładować, ładowaniu. Tu trzeba będzie wyłączyć, żeby znowu nie pociągnął kolejną serią. Także dajemy disable. OK. Wyłącz i teraz wyjdź. Wszystkiego nie wspamiętam też. Confirm. OK. I teraz na górze mamy jeszcze takie coś. Wchodzimy. A, wróć. Joj, nie tu. Nie w tych parametrach za daleko wyszedłem. Już moment. Bo... tu, w tym, do góry. OK. I teraz uruchamianie wszystkiego od nowa. I w tym momencie widzicie, podbiera z baterii. Ale ja nie chcę, żeby mi podbierał z baterii. Dlatego wchodzimy w system. Hasło. Wróć. W każdym Safari jest hasło takie same. OK. Idziemy na dół. Switch off. Czyli trzeba teraz wyłączyć falownik. I falownik teraz ani nie chodzi w trybie. Nie chodzi w fotowoltaice, ani w baterii. I teraz, jak jest odłączona bateria od falownika falownikiem, mogę iść bezpiecznie wyłączyć baterię. Nie będzie żadnego właśnie skoku napięcia i innych takich tam doznawców, ale po prostu chodzi o to, żeby ją bezpiecznie wyłączyć. I teraz dajemy wyłącz. Klik. Tutaj tylko kliknęło. Stycznik się zrzucił. Pyk. I tyle. Bateria jest ready, czyli jest gotowa. Ogniwa teraz w miejscu sobie stoją. Tu teraz on właśnie tutaj takie różne cuda będzie widział na przesyle. Tylko mówię, że bateria już teraz w miejscu stoi. I teraz trzeba odpalić falownik z powrotem, bo on teraz tylko na sieci chodzi. A mamy tego słońca troszeczkę. Tam mniej więcej. Jeszcze nam tutaj pamięta, jak jest switch off. Cyk. Dajemy switch on. Sukces. I kliku pyku, cyku tryku. I fotowoltaika nam wchodzi. A baterię mam teraz. No, teraz nie mam, bo jest odłączona, nie? Tak, było tam chyba 70%. I teraz wam powiem, dlaczego to zrobiłem, bo wiele głosów się pojawi. Idziemy tam do bunkra. Wiele głosów się pojawi w tym temacie, że czemu nie podniosłeś na przykład procentów na 80 czy 90%, prawda? Wtedy te ogniwa by były naładowane. Słuchajcie, dlatego, że już mam tą baterię w miarę opanowaną, nawet z tym ogniwem tam kiepskim, a tam nie problem ogniwo. Widzicie, jak on z tydzień postoi, to dopiero się zaczyna problem, ale już jak jest rozładowana do granicy te ogniwa i to ogniwo po czasie zaczyna po prostu bardziej pod wpływem temperatury lecieć, bo rozładowywać się nie ma z czego. Troszeczkę się zapędziłem, że to ogniwo rozładowuje baterię. Tylko te temperatury po prostu też robotę robią. I mam już to na 50% do rozładowania ustawioną baterię na falowniku. Do 60% rozładowania jest w EPS-ie, że jeszcze można pociągnąć. Tylko widzicie, że to ogniwo się zachowuje, jak się zachowuje.
I tak naprawdę mógłbym podnieść procenty, tylko tak, żeby podnieść procenty, to trzeba tak, trzeba dalej ten switch off zrobić, trzeba wszystko poprzestawiać, trzeba zresetować falownik, a w moim przypadku muszę iść wszystkie pompy ciepła powyłączać. Jak resetuję falownik, to mi wszystko zrzuca, bo trzeba zresetować, wyłączyć PV-kę, baterię, wszystko z niego zresetować, odpalić nowa i znowu pompy ciepła, żeby powstawały, także nie, to po prostu nie chce mi się, nie ma sensu. Mam ją ustawioną, to ładowana, ile tam było, 70, powiem, bo ja tak patrzę, nie ten. Już jest w niej jakaś energia. A żeby uruchomić, słuchajcie, baterię, to jest ta sama historia tak naprawdę. Idę do falownika, daję switch on, idę tutaj, klikam, słuchajcie, załącz baterię, włącza się, idę tam, switch off tam, teraz później switch ona z powrotem i to jest, minutę mi zajmie? Nawet nie, nie? Także nie ma problemu, teraz bateria odcięta, a pompa ciepła chodzi praktycznie, jak nie pompa ciepła chodzi, to klimatyzatory chodzą, jak nie to, jak widzę, że będzie pogoda, to podpinam auto elektryczne i jeszcze inne rzeczy chodzą i teraz to autokonsumpcję mam cały czas na 100%, a jak będę wiedział, że będzie cały dzień słoneczna pogoda, to klik, klik, zapinam baterię i niech sobie leci. A teraz będę miał taki o, nieduży zapasik, bo większy zapas. Słuchajcie, mam tutaj mam, tak jest ustawiono, żeby rozładowywać tylko do 25,5 V, czyli tu mam jakieś 5 kWh energii mniej więcej do użycia, jakby brakło prądu. Tu mam kolejne 5 kWh, tu mam 3 kWh, tu mam 0,25 kWh. I z tej też ze 3-4 może by wyciągnął na upartego, jak się teraz podładowało, jeszcze coś tam zostało. Także nie ma strachu, nie ma źle. A mówię, zawsze coś tam, jak braknie prądu, no to co? Ja kopciucha odpalam, czyli pompę, obiegowe oświetlenie. To co mam, mi wystarczy. Tylko no mówię, ja nie pamiętam, kiedy prądu brakło. A to takie te magazyny do zabawy, do nauki. No i wiedza przychodzi, także bateria wyłączona, ale w gotowości cały czas. Także uczcie się, bawcie się, ja kombinuję. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, słoneczka życzę, trzymajcie się. Cześć.